zacząć od przedstawienia mojego rozmówcy, ale może poproszę i zrobi on to sam. Dzień dobry, Radek Nowacki. Że jesteś fotografem, to większość osób w Augustowie, które interesuje się fotografią, to już wie. Ty nie pochodzisz z Augustowa, przyjechałeś tutaj do nas. No, w Augustowie też nie mieszkasz, prawda? Ale jesteś od pewnego czasu w bardzo ścisły sposób, w pewnej formie związany z Augustowem. Czy mógłbyś o tym coś powiedzieć? Z Augustowem jestem już związany od chyba 2014 roku. Chyba teraz już bardziej towarzysko niż zawodowo. Pamiętam, jak robiłem taki projekt dla ambasadorzy z Suwalszczyzny i Podlasia i trafiłem tutaj na Bartka Świerkowskiego. Miałem do zrobienia mu portret i, jak to się mówi, zatrybiło. Poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy. Zostałem zaproszony na kilka imprez. Przyjechałem, sfotografowałem, spodobało się. Bywałem tu częściej, co większe imprezy starałem się je jakoś dokumentować, fotografować. Przy okazji robić jakieś swoje projekty portretowe. Udało nam się zrobić też kilka wystaw tu wcześniej w Augustowie i Augustów jest po prostu bliski mojemu sercu. Nie jestem z Augustowa, nigdy nie mieszkałem w Augustowie. Mieszkam 70 kilometrów od Augustowa, ale po prostu w Augustowie się bardzo dobrze czuję. Znam chyba Augustów jak żadne inne miasto i nie mam nigdzie tylu przyjaciół i znajomych jak w Augustowie. Dzisiaj jesteśmy na wernisażu wystawy obrazujące to, co moim zdaniem, nie pytałem Ciebie jeszcze, to jest chyba Tobie najbliższe, czyli portret, człowiek. Czy dobrze odczytałem to? Tak, ludzie są dla mnie bardzo ważni w portretach. Dla mnie fotografia to jest takie trochę medium, trochę przepustka do ludzi. Dzięki fotografii, dzięki aparatowi mogę poznawać ludzi, mam jakiś pretekst, żeby się z tymi ludźmi spotkać, przy okazji ich sfotografować, ale czasami ta fotografia jest jakby rzeczą wtórną. Dla mnie kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo ważny w każdym działaniu, w działaniach kulturalnych, kulturowych również. Tutaj spotykamy nową technikę, prawda? Ta technika była kiedyś w fotografii analogowej stosowana, troszeczkę to inaczej wyglądało. Może coś na ten temat powiesz? Technika podwójnej ekspozycji. No, obecne lustrzanki cyfrowe dają nam taką możliwość, że możemy na bieżąco nałożyć jedno zdjęcie po drugim na siebie i stworzyć jakąś ciekawą kompozycję. Na pierwszym roku studiów razem z moim kolegą założyliśmy taką grupę multi-exposure i właśnie tak fotografowaliśmy, ale jeszcze przy użyciu starych technik nie cyfrowych, a analogowych. Technika, nie wiem, czy zapomniana, ale trochę wraca do łask. Mam kolegę, który w Glasgow cały czas fotografuje, robi świetne portrety, bardziej to jest street fotografy, a ja chciałem tutaj za pomocą dwóch zdjęć, jedno zdjęcie miało przedstawiać osobę, czyli portret, a drugi trochę ją opisywać. Te zdjęcia jakby robiły się na oczach fotografowanego, bo mam tylko jedno podejście, robię portret, robię drugie zdjęcie, w tym czasie aparat te dwa zdjęcia nakłada na siebie i mamy już końcowy produkt. Nie jest to Photoshop, nie są to dwa oddzielne zdjęcia, gdzieś w jakiś sposób łączone. I myślę, że udało nam się troszeczkę abstrakcyjną techniką coś tutaj pokazać, w każdym razie jakąś trochę nową energię wpuścić na ściany. Ta wystawa będzie tutaj w holu kina Iskra w Augustowie, czyli do kiedy? Z tego co wiem, będzie można ją oglądać do piątku, po czym pewnie zdjęcia będą musiały zostać zdjęte, bo wrócą plakaty filmowe, w końcu jesteśmy w kinie, ale myślę, że jeszcze gdzieś uda nam się tą wystawę pokazać. No, jesteś osobą bardzo zajętą pod względem i tym twórczym, i wiele innych spraw obserwuje Ciebie. Najbliższe swoje plany związane z fotografią. Za chwilę wieszam w Orzyszu wystawę Scott's DNA. To jest taki projekt, mój projekt dyplomowy ze studiów, jak studiowałem fotografię w Glasgow. Jeżeli chodzi o plany, to też takie typowo praktyczne. Jeżeli chodzi o projekty, to pewnie teraz przychodzi gorący okres wakacyjny, więc będę dużo robił reportaży z wszystkich wydarzeń, więc pewnie jakieś projekty znowu odłożę na zimę. Także szykuje się gorący okres, koncerty, imprezy. Może uda nam się też kogoś fajnego gdzieś tam na tak zwanym backstage'u sfotografować przy okazji jakiejś fajnej imprezy. W Augustowie. Czyli tak, w Augustowie spotkamy się na pewno jeszcze tego lata. Tak? Ja w tej chwili dziękuję serdecznie za tę rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.